W izbie radnej z chwilą, jak kozactwo wywlekło za drzwi tatarczuka i młodego barabasza, uciszyło się znowu i atamani zajęli dawne miejsca pod ścianami, bo z przyległego alkierza przyprowadzano więźnia. Cień padał na jego twarz, gdyż i ogień na kominie przygasł, i w półświetle widać było tylko wyniosłą postać, trzymającą się prosto i dumnie, choć ręce jej związane były łykiem ale chładki dorzucił wiązkę łuczywa i po chwili bujny płomień strzelił w górę i oblał jasnym światłem oblicze więźnia, który zwrócił się ku Chmielnickiemu. Ujrzawszy go, Chmielnicki drgnął. Więzień! Był to pan Skrzytuski. Tuchajbej wypluł łuskwiny słoneczników i mruknął po rusińsku. Ja ho lacha znaju. On buf u Krymu. Na pochybel mu, zawołał Chłatki. Na pochybel, powtórzył Czarnota. Chmielnicki opanował już wrażenie. Powiódł tylko oczyma po Chłatkim i Czarnocie, którzy pod wpływem tego wzroku umilkli. Następnie, zwróciwszy się do koszowego, rzekł. I ja jego znaju. Ty skąd? Spytał koszowy z skrzetuskiego. W poselstwiem jechał do ciebie atamanie koszowy, gdy mnie zbójcy na hortycy napadli i wbrew obyczajom obserwowanym u najdzikszych narodów ludzi mi wybili, a mnie nie bacząc na godność mą poselską i urodzenie zranili, znieważyli i jako jeńca tu przywiedli, o co mój pan, jaśnie oświecony książę Jeremi Wiśniewiecki będzie się umiał u ciebie atamanie koszowy upomnieć. A czego ty nieszczerość swoją okazał? Czemu ty dobrego mołojca obuchem rozczepił? Czemu ty ludzi nabił we czworo tyle, ile was wszystkich było? A tu z listem do mnie jechał, by na gotowość naszą spoglądać i lachom o niej donosić? Wiemy także, że ty i do zdrajców wojska zaporowskiego miał listy, aby z nimi zgubę wszystkiego wojska knować, za czym nie jako poseł, ale jako zdrajca będziesz przyjęty i sprawiedliwie ukarany. Mylisz się, Atamanie Koszowy i ty, Mości Hetmanie, samozwańczy rzekł namiestnik, zwracając się do Chmielnickiego. Jeśli listy miał, to czyni tak każdy poseł, który w obce strony jedzie, że od znajomych do znajomych listy bierze, by i sam miał przez to komitywę. A jam tu jechał z pismem książęcym nie zgubę waszą knować, ale od takich was postępków powstrzymać, które nieznośny paroksyzm na rzecz pospolitą, a na was i na całe wojsko zaporoskie ostatnią zagładę ściągną. Na kogóż to bowiem bezbożną rękę podnosicie, przeciw komu wy co się obrońcami chrześcijaństwa nazywacie spogany przymierze czynicie? Przeciw królowi, przeciw stanowi szlacheckiemu i całej rzeczy pospolitej. Wy przeto nie ja zdrajcami jesteście. I to wam powiadam, iż jeśli pokorą i posłuszeństwem nie zgładzicie win waszych, tedy biada wam. Zaliż dawne to czasy Pawluka i nalechajki, Zali wyszła już wam z pamięci ich kara? Pomnijcie tedy, że pacjencja pospolitej już wyczerpana i miecz wisi nad głowami waszymi. Łajesz wraży synu, by się wykręcić i śmierci ujść, zawołał koszowy, ale ci nie pomoże ni groźba, ni wasza łacina lacka. Inni też Atamanowie poczęli zębami zgrzytać i trzaskać w szable, a pan Skrzetuski podniósł głowę jeszcze wyżej i tak mówił. Nie myśl, Atamanie koszowy, bym się śmierci obawiał, albo żywota bronił, albo się z mej niewinności wywodził. Szlachcicem będąc, od równych tylko sobie sądzon być mogę. I nie przed sędziami tu stoję, jeno przed zbójcami, nie przed szlachtą, jeno przed chłopstwem, nie przed rycerstwem, jeno przed barbarzyństwem i wiem dobrze, że się od śmierci nie wybiegam, którą wy też dopełnicie miary swej nieprawości. Przede mną jest śmierć i męka, ale za mną moc i zemsta całej Rzeczypospolitej, przed którą drżyjcie wszyscy! Jakoż wyniosła postawa, wzniosłość mowy i imię Rzeczypospolitej silne zrobiły wrażenie. Atamanowie spoglądali na siebie milcząc. Przez chwilę wydało im się, że przed nimi stoi nie jeniec, ale groźny poseł potężnego narodu. Tuchaj Bej zaś mruknął. "Serdy ty, lach. serdy serde powtórzył Chmielnicki. Gwałtowne dobijanie się do drzwi przerwało dalszą ich rozmowę. Na Majdanie egzekucja szczątków tatarczuka i barabasza była właśnie skończona. Towarzystwo wysyłało nową deputację. Kilkunastu kozaków okrwawionych, zziajanych, okrytych potem pijanych weszło do izby." Stanęli przy drzwiach i wyciągając ręce jeszcze dymiące od krwi, poczęli mówić: Towarzystwo kłania się panom starszyźnie tu pokłonili się wszyscy w pas i prosi, żeby im wydać tego lacha szczob znym po ich raty jak z barabaszą i tatarczuką! Wydać im lacha! krzyknął Czarnota. Nie wydawać! wołał inny. Niech czekają! On poseł! Na pochybel mu ozwały się różne głosy. Następnie ucichli wszyscy, czekając co powiedzą Koszowy i Chmielnicki. Towarzystwo prosi, a nie to samo weźmie, powtórzyli deputaci. Zdawało się, że pan Skrzetuski zgubiony jest bez ratunku. Gdy wtem Chmielnicki pochylił się do ucha Tuchajbeja. To twój jeniec, szepnął. Jego tatarzy wzięli. On twój. Daszli go sobie zabrać? To bogaty szlachcic, a i bez tego kniaś jarema złotem za niego zapłaci. Dawajcie, lacha! wołali coraz głośniej kozacy. Tuchaj Bej przeciągnął się na swoim siedzeniu i wstał. Twarz zmieniła mu się w jednej chwili, oczy rozszerzyły się jak u żbika, zęby poczęły błyskać. Nagle skoczył jak tygrys przez mołojców, dopominających się o jeńca. Precz, capy, psy niewierne, niewolnicy, swynu jady! ryknął, chwytając za brody dwóch zaporożców i targając nimi z wściekłością. Precz, pijanice, bydlęta nieczyste, gady plugawe, wy mnie ja syr zabierać przyszli, a ot ja wam tak, capy! To mówiąc, targał za brody coraz innych mołojców, na koniec zwaliwszy jednego, począł go deptać nogami. — Na twarz, niewolnicy, bo was w jasyr zapędzę, bo sić całą nogami tak zdepczę jak was, z dymami puszczę, ścierwem waszym pokryje. Deputaci cofnęli się przerażeni, straszliwy przyjaciel pokazał, co umie. I dziwna rzecz. Na bazawłku stało tylko sześć tysięcy ordy. Prawda, że za nimi stał jeszcze Han z całą potęgą krymską, ale w samej siczy było kilkanaście tysięcy mołojców, prócz tych, których Chmielnicki wysłał już był na Tomakówkę. A jednakże ani jeden głos protestacji nie podniósł się przeciw Tuchajbejowi. Zdawać by się mogło, że sposób w jaki groźny murza obronił jeńca był jedynie skuteczny, że trafił od razu do przekonania zaporożców, którym tatarska pomoc była w tej chwili niezbędną. Deputacja wypadła na Majdan Krzycząc do tłumów, że nie będą Z Lachem igrały, bo to jeniec Tuchajbeja, a Tuchajbej każe. rozserdywsja Brody nam Powyrywał, wołali Na Majdanie też poczęto zaraz powtarzać Tuchajbej, rozserdywsja Rozserdywsja, wołały żałośnie tłumy Rozserdywsja, rozserdywsja A w kilka chwil Jakiś przeraźliwy głos Ją śpiewać koło ogniska Hej, hej, Tuchajbej Ej, duże, hej, hej, tu bej, nie serdysja druże. Wnet tysiące głosów powtórzyło Hej, hej, tuhaj bej. I oto powstała jedna z tych pieśni, które potem rzekłbyś wicher roznosił po całej Ukrainie i trącał nimi o struny Lir i Teorbanów. Ale nagle i pieśń została przerwana, bo przez bramę od strony Hassan Basza wpadło kilkunastu ludzi i przedzierając się przez tłum, krzycząc z drogi, z drogi, dążyło co sił w stronę radnego domu. Atamani zbierali się już do wyjścia, gdy nowi goście wpadli do izby. Pyśmo do Hetmana! wołał stary kozak. Skąd wy? My, Czechryńscy! Dzień i noc z pyśmą idem! Oto jest! Chmielnicki wziął list z rąk kozaka i począł czytać. Nagle twarz zmieniła mu się, przerwał czytanie i rzekł donośnym głosem: Mości, panowie Atamani, Hetman Wielki wysyła syna Stefana z wojskiem na nas. Wojna! W izbie powstał dziwny szmer. Nie wiadomo czy szmer radości, czy przerażenia. Chmielnicki wystąpił na środek izby, wsparł się pod boki. Oczy jego miotały błyskawice, a głos brzmiał groźnie i rozkazująco: Kurzeniowi do Kurzeniów! Uderzyć z dział na wieży! Rozbić beczki z wódką! Jutro świtaniem ruszamy! Od tej chwili kończyły się nasiczy obrady zbiorowe: rządy atamanów, sejmy i przewaga towarzystwa. Chmielnicki brał w ręce nieograniczoną władzę. Oto przed chwilą z obawy, aby głos jego nie był niewysłuchany, przez burzliwe towarzystwo musiał jeńca podstępem bronić i podstępem gubić niechętnych. Teraz był panem życia i śmierci wszystkich. Tak zawsze bywało. Przed i po wyprawie, choćby hetman już był obrany, tłum narzucał jeszcze atamanom i koszowemu swoją wolę, której niebezpiecznie było się opierać. Ale gdy tylko wyprawa została otrąbioną, towarzystwo stawało się wojskiem podległym wojskowej dyscyplinie, kurzeniowi oficerami, a Hetman wodzem dyktatorem.